Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierujący pojazdem zamierzając skręcić w prawo ma obowiązek ustawić się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, natomiast zamierzając skręcić w lewo z drogi dwukierunkowej obowiązkowo ustawia się do osi jezdni, zatem z każdego pasa ruchu można pojechać na wprost. Kierujący pojazdem zamierzając skręcić w lewo z drogi jednokierunkowej ustawia się jak najbliżej lewej jej krawędzi. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub jeżeli dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku. Kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Jedyną prawidłową kolejnością przy zmianie pasa ruchu jest najpierw zachowanie szczególnej ostrożności, następnie włączenie kierunkowskazu, upewnienie się w lusterku i dopiero bezpiecznie można zmienić pas ruchu. Kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. W tej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd numer 2, następnie z prawej strony pojazd numer 3 i na końcu pojazd numer 1. Kierujący pojazdem w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu i kończącego się pasa ruchu powinni stosować się do zasady zgodnej ze znakiem, czyli jazda na tak zwaną zakładkę. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu i zaprzestać niezwłocznie po wykonaniu manewru. Na większości skrzyżowań skręt w lewo wykonujemy tak zwanym torem jazdy bezkolizyjnym, chyba że na skrzyżowaniu zastosowany jest znak uzupełniający, tabliczka, która wręcz nakazuje taki skręt. Jednym z najtrudniejszych manewrów jest skręt w lewo na skrzyżowaniu, zatem najpierw zajmujemy właściwy pas ruchu do skrętu w lewo, wjeżdżamy na skrzyżowanie i w przypadku skrętu bezkolizyjnego ustawiamy się między pojazdy jadące z przeciwka na wprost i z przeciwka skręcające w lewo. Drugim ze sposobów skrętu w lewo na skrzyżowaniu jest skręt tak zwany kolizyjny, czyli na zakładkę. Wynikać może ze znaku uzupełniającego albo z budowy infrastruktury skrzyżowania. A więc pamiętać należy, jeżeli znaki poziome ani pionowe nie wskazują inaczej, to na skrzyżowaniu albo poza skrzyżowaniem skręt w prawo wykonujemy ustawiając się jak najbliżej prawej krawędzi, skręt w lewo jak najbliżej osi jezdni z drogi dwukierunkowej, chyba że znaki pionowe poziome inaczej by wskazywały i tak na przykład znak uzupełniający albo znaki nakazu albo znaki poziome nakazują inny sposób ustawienia się. Przepisy ruchu drogowego nie nakazują zajmowania któregokolwiek z pasów ruchu, także po wykonaniu skrętu w lewo bądź w prawo możemy zająć pas dowolny w zależności od kolejnego manewru, który za chwilkę zamierzamy wykonać, chyba że wykonując skręt w prawo albo w lewo, znaki poziome zabroniłyby nam zajmowania innego pasa ruchu. Warto tu wspomnieć o zasadzie tak zwanego bezpiecznego skrętu. Jeżeli więcej niż z jednego pasa ruchu wykonywany jest skręt w lewo albo w prawo, wtedy zajmujemy odpowiednie miejsca na jezdni poprzecznej. Jeżeli skręcamy z pasa lewego, zajmujemy część lewą jezdni. Jeżeli z pasa prawego, część jezdni prawą. W przypadku toru kolizyjnego na środkowym pasie ruchu decyduje pierwszeństwo z prawej strony. Czy potrafisz odpowiedzieć w przypadku tego slajdu, czy jesteśmy na drodze jedno- czy dwukierunkowej i z którego pasa ruchu możesz wykonać skręt w prawo, z którego skręt w lewo, a z którego pasa możesz jechać na wprost? Tak, jesteśmy na drodze jednokierunkowej, świadczy o tym linia pojedyncza ciągła przed skrzyżowaniem, która rozdziela pas ruchu tylko w jednym kierunku. No i zgodnie z przepisami w prawo możemy wykonać skręt tylko z prawego pasa ruchu, w lewo ze skrajnie lewego, z obydwu pasów możemy jechać na wprost. W tej sytuacji zgodnie z oznakowaniem poziomym i pionowym w prawo jedziemy z pasa prawego na wprost tylko z pasa środkowego, natomiast z pasa lewego możemy pojechać i w lewo i zawrócić. W tej sytuacji w przypadku zastosowania znaku zakaz zawracania zabronione mamy zawracanie od miejsca ustawienia znaku do skrzyżowania włącznie, natomiast możemy jechać w lewo. Zawracanie.
Zmianą kierunku jazdy jest manewr zawracania, a więc mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność, zawczasu wyraźnie zasygnalizować kierunkowskazem i wykonać ten manewr ustawiając się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni. W sytuacji, gdy manewr zawracania wykonywany jest na drodze z pierwszeństwem, tak jak na tym slajdzie, pierwszeństwo mają pojazdy jadące z przeciwka na wprost albo z przeciwka skręcające w prawo, natomiast pierwszeństwo mamy przed pojazdami wyjeżdżającymi z drogi podporządkowanej. Manewr zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej możemy wykonać z nie więcej jak jedną zmianą kierunku jazdy. Ustawiamy się wtedy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, włączamy lewy kierunkowskaz, zachowujemy szczególną ostrożność i bezwzględnie ustępujemy pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, którzy w ruchu już są. Kolejnym ze sposobów zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej jest zawracanie z nie więcej jak trzema zmianami kierunku jazdy na jezdni. Każda ze zmian kierunku jazdy musi być poprzedzona kierunkowskazem, pamiętać o szczególnej ostrożności i ustąpieniu pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, którzy w ruchu już są. Kolejnym ze sposobów zawracania jest wykorzystanie elementu infrastruktury drogowej, a więc bram, zatok, podjazdów i tym podobne. W przypadku tych zmian kierunku jazdy pamiętać o stosowaniu się do przepisów zgodnych ze zmianą kierunku jazdy. Manewr zawracania zabroniony jest na mostach. Manewr zawracania zabroniony jest w tunelach. I zawracanie zabronione jest na wiaduktach. Zawracanie zabronione jest na drogach jednokierunkowych. I bezwzględnie zawracanie zabronione jest w każdym miejscu autostrady, jak i na drodze ekspresowej zawracanie jest zabronione. Natomiast na drodze ekspresowej dozwolone jest zawracanie na skrzyżowaniu, chyba że znaki tego zabraniają. Zawracanie zabronione na skrzyżowaniu w przypadku zastosowania znaku zakaz skrętu w lewo. Jak i zawracanie zabronione jest od miejsca ustawienia znaku zakaz zawracania do skrzyżowania włącznie bądź do odwołania. Manewr zawracania zabroniony jest w warunkach, w którym mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić, nawet jak nie byłoby odpowiedniego znaku. Manewr zawracania zabroniony może być przez sygnalizatory, tak jak w tej sytuacji, albo przez znaki poziome albo pionowe, na przykład nakaz skrętu w lewo zabrania zawracania. Natomiast przy tych sygnalizatorach ogólnym, czy kierunkowym, czy do warunkowego skrętu w lewo można zawracać, chyba że znaki poziome pionowe inaczej by wskazywały. Znak poziomy, który zabrania zawracania, jest to część jezdni wyłączona z ruchu. Jak też linie podwójne ciągłe zabraniają zawracania. W przypadku wykonywania manewru zawracania na skrzyżowaniu czy poza skrzyżowaniem, gdzie po zawracaniu będziemy mieli więcej jak jeden pas ruchu, zalecanym torem jazdy jest kończenie zawracania na pasie lewym, chociaż tak naprawdę możemy skończyć na dowolnym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bezpieczniej. Wystarczy, że z przeciwka przypilnujemy tylko jednego pasa ruchu, tak? Chyba że zawracanie odbywa się na skrzyżowaniu, na przykład gdzie jest sygnalizator bezkolizyjny, w takiej sytuacji nie będzie pojazdów jadących z przeciwka, także tu możemy skończyć zawracanie na pasie dowolnym. Manewr zawracania w obydwu sytuacjach rozpoczęty może być z lewego skrajnego pasa ruchu.